Wiemy już, że powstanie film o Annie Przybylskiej. Będzie to dokument, ale gdyby na przykład miał być fabularny, to którą aktorkę widziałabyś w roli Ani? Ojej! Pierwsza, która przyszła mi w tej chwili do głowy, tak naprawdę, to jest Adrianna Kalska. Ale to dlatego, że wydaje mi się być podobna. Trochę wizualnie. Ale wiesz co, to jest w ogóle pierwszy mój taki strzał, który przyszedł mi do głowy. Musiałabym się nad tym zastanowić, bo to jest bardzo poważne pytanie. Bo to jest tak ważny film, według mnie, bo Anię wszyscy kochamy. I nie wiem, czy aktorka, która by odgrywała rolę Ani, to byłaby pewnie najtrudniejsza rola w jej życiu, bo Anię wszyscy kochają, wszyscy wspominają. Zobacz, tyle minęło od śmierci Ani, a my nadal mamy, bo wszyscy ją gdzieś tam znaliśmy się, jedni lepiej, drudzy nieco słabiej, ale tak czy inaczej mamy ją w sercach. I ta aktorka, która grałaby Anię, załóżmy, że byłby to film fabularny, miałaby ogromny ciężar na sobie i myślę, że chyba nie mogłaby udawać Ani Przybylskiej, bo to się nigdy nie uda. To musiałoby być wzorowane gdzieś tam na Ani Przybylskiej, ale granie jej i udawanie jej chyba byłoby fiaskiem. Ojeju, wiesz co, znałam Anię nie jakoś bardzo dobrze, ale się przecięłyśmy w naszych zawodowych życiach, że tak powiem. Ona jest tak była unikatowa, tak energetyczna, tak spontaniczna, naturalna, że ja nie wiem kogo, ale no to myślę, że ten wybór będzie, no ona jest niepowtarzalna. Nie chciałabym tutaj wybierać. Myślę, że to będzie ciężki wybór, bo po prostu była jedyna w swoim rodzaju. No. A ty byś się na przykład podjęła takiej roli? Ojeju, nie wiem. Nie wiem, ale myślę, że nie. Bo nikt jej nie zastąpi, nikt jej nie dorówna. Także myślę, że to będzie ciężkie dla, nie wiem, dla reżysera czy producentów wybranie takiej aktorki. Póki co ma to być film dokumentalny, więc prawdopodobnie nie będzie trzeba na szczęście nikogo wybierać. To pozostajemy w klimatach walentynkowych, żeby znowu było wesoło i miło.